Siema, siema, z tej strony This Big Bad Dice, gramy w Fallen Order i BD coś znalazł. Korytarz bagniaków, dobra. Korytarz bagniaków, my idziemy na statek i lecimy na kolejną planetę. Którędy się wchodzi? Tam. Przeszedłeś próbę. Więc wiedziałaś, Obi-Wan? Wejdź na pokład, porozmawiamy. O, Obi-Wan, to jest Gris. Hej, Gris! A to co? Złaź z mojej sofy, no! Złaź mi z sofy już! Uciekaj stąd, won! To jest Obi-Wan. Jest z nami. W nosie mam, z kim jest! Masz pojęcie, jak trudno usunąć plamę po oleju z tapicerki tkanej z potoli? Nie bardzo. O, mam nadzieję, że wracasz z czymś lepszym niż ten droid. Spokojnie, Gris. Tak. Opowiedz, Cal. Sanktuarium wzniosła starożytna cywilizacja Zefo. Jedi zwany Ino Cordova ukrył coś w jego wnętrzu. Wiesz, co tam ukrył? Holokron z archiwów. Zawiera listę dzieci wrażliwych na moc. Następne pokolenie Jedi. Wiedziałam! O, Cordova, ty głupcze! Znałaś go? Tak! Szmat czasu temu. Był moim mistrzem. Cordova był odludkiem. Ten droid i ja jesteśmy pewnie jedynymi, którzy wiedzą o Bogano. Zaraz, chwila, moment. Holo co? Holokron. Zawiera informacje, ale dostępne tylko dla Jedi. Chwila, chyba miałam tu gdzieś jeden. Użyj mocy. Mówi mistrz Obi-Wan Kenobi. No, zakon Jedi, jak i Republika upadły. Z tą listą wrażliwych na moc możemy odbudować zakon i pokonać Imperium. No to do dzieła! Znajdźmy go! Holokron jest ukryty w sanktuarium i żeby go zdobyć, trzeba podążyć ścieżką Cordovy. Wspominał coś o planecie Datomira i ojczystym świecie Zefo. Dobra, to dokąd lecimy? Pytam, bo pomyślałem, że mógłbym coś upichcić. Słuchaj, zanim wyruszymy, mam jedno pytanie. Dlaczego nie jesteś już Jedi? Doświadczyłam czegoś, co mnie odmieniło. Więc odcięłam się od mocy. Ale chcesz odbudować zakon? Odbudowa zakonu to nasza największa szansa na pokonanie Imperium. Czy ona jest w rebelii, czy nie? Wierzysz? Tak o sobie z dupy chcę oddawać zakon Jedi. Ukrywać się przed Imperium, więc nie mam wyboru. Cal, tak długo jak żyjesz, masz zawsze jakiś wybór. Jesteś z nami? Zgoda. Datomira czy Zefo? Twój wybór. Nie, nasz mistrz mówi, że najpierw na Zefo lecieć. Hej, Gris, co to jest? Co? Nie widziałeś nigdy terrarium? No, ale zwykle w środku są rośliny. Wiesz, byłem nieco zajęty wożeniem cię po całej galaktyce, ale mógłbyś mi się odwdzięczyć nasionami. Ty nie lubisz przyrody. Dzikiej przyrody? No jasne. Ale gdy tkwi sobie za grubym umbarańskim szkłem, wtedy ją kocham. Dobra, może jakieś znajdę. Co my tu mamy? Poprawę umiejętności defensywne. Czy więcej many? Weźmy manę. Jedno słowo i nas nie ma. Sir, czy ty w ogóle czujesz moc? Tak, ale nie otwieram się na nią. Odpycham ją. Poczekaj chwilę. Która planeta? Na Zefo lecimy. Kierunek Zefo.
później Datomira. Wiedźmy, zombie, co tylko chcemy, tak? Czystka i w ogóle. No co, rozmowa o tym powinna pomóc, nie? Tak, było trudno. Ale trzeba się z tym zmierzyć, a nie zapomnieć. Musimy pamiętać błędy przeszłości i robić wszystko tak, aby już nigdy się nie powtórzyły. Czyżbyś nie była pewna, że wszystko się ułoży? Nie jest. Dlatego adaptacja jest kluczowa. Czy chodzi o działanie, czy o ideę. Musimy być gotowi na zmianę. Chodź tu, młody. Za chwilę lądujemy. Niezła burza. To niezbyt dobry moment na lądowanie. Tak, to dziwne. Wiatr zakłóca naszą komunikację. Hej, Cordova wspominał o spokoju wokół cyklonu. Widzę osadę w samym środku. To musimy tam lecieć. Przyjąłem. A tu nie będzie placówka przypadkiem imperialna? Małe turbulencje cię nie zabiją, młody. Chyba, że wiatr się nasili. Przekaż temu blaszakowi, że nikt go nie prosił o opinię. Jestem pewna, że masz wszystko pod kontrolą. No pewnie, że mam, tylko troszeczkę rzuca. Dobra, trzymać się, trzymać, trzymać! Idealne lądowanie. Gryzi rządzi, kotki. Tu chyba będziemy za TST walczyć. Łączności. Potrzebuję chwili, żeby to naprawić. A ja poszukam śladów Cordovy. Dobrze. Odezwę się, gdy rozwiążę problem. Kal, tutaj. Dobrze ci poszło na Bogano. Im więcej informacji o Cordovie i Zefo, tym łatwiej powstrzymamy Imperium. Słyszałem o starożytnych kulturach, ale niewiele. Wiem tylko, że Cordova miał obsesję na punkcie Zefu. Wierzył, że ich nauki są bardzo ważne. Mnie też fascynowały tajemnice naszej niezwykłej galaktyki. Już lepiej ruszaj. To ciekawe miejsce. Powodzenia. Daj mi chwilę. Dobra robota. Udało się. Udało. Jesteś cała? Co się gapisz? Z kim rozmawiasz? Z moim statkiem. Modliszką. Dobra nazwa, nie? Budzi strach. Co ty tam wiesz? Pewnie nigdy nie pilotowałeś. Może się kiedyś nauczę, jak załatwisz te swoje sprawy Jedi. Dam ci nawet zniżkę. Ten moment, kiedy szturmowcy wychodzą? Skrzynia towarowa. Zamknięty na dobre. Ha! Żrał szturmowca. Uważaj, BD. Sprawdzę to. Sprawdzam. Ruszajmy, BD-1. Skaz. Nic z tego.
Szturmowiec, poradnik taktyczny. Prawie skutecznie atakować w dużych grupach. Mieć świetne odbija w ich strony, wystrzelane przez nich pociski. Kal, słyszysz mnie? Imperium, znaleźli Zefo. Gdyby śledzili modliszkę, to już by się na nas rzucili. Może szukają grobowców? O, pułapka! I co żab? Spróbuję się jakoś podpiąć do ich komunikacji. Tu coś jest. Matka używała tej tkaniny, by ogrzać dziecko. Przed czymś uciekali. W ukryciu. Jesteś niezastąpiony, wiesz? Pewnie, że tak. Całkiem nieźle, mały. Jako sekret się liczy, no nie tak. Żadnego punktu mocy nie znaleźliśmy. Skrócik. A jak mi co do mnie trafił? Tamtędy też mam niby skakać, to pewno nie. Gra jest zbyt dokładna na takie rzeczy. Nie. Tam jest przepaść. Dzięki, BD-1. Ostrzeżenie. Jestem zabroniony kont imperialny, zakaz handlu. Myślałem, że się tu złapię. Słyszałem. Patrz. Mamy tu intruza. Dobij go. Przestań uciekać.
się bez problemu. Nie. Jak ktoś się tutaj zakradł? Piu, piu. To skanujesz, to skanujesz. O, jakieś imperialne obwyszczenie. Nie ociągaj się, BD-1. Zabierz ją stąd. Odciągnij ich. Ostań! Nie! Rozdzieleni. Rozstawiona przez rozdzieloną rodzinę. Ojciec odwrócił uwagę na pasników, przeżywając ucieczkę z matce z dzieckiem. O, jakiś silniejszy. Nie dajcie mu uciec! Został. Zwyciężymy bez problemu. Tak, to patrzmy. O! Nie powstrzymasz nas! Nie tak blisko! Sprawdzę to. Jakiś kapitan. Dowódca zwiadowców. Kolejny skrót. A co to za skrzynie, tutaj nie mam pojęcia. Nie widzę tu żadnej skrzyni. Niby zbadano, ale nie do końca. No to dawaj, kozaku. Już koniec? Postrzelali? Jedi! Już po tobie! Musisz się w końcu pomylić!
Przyjacielu, po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się o Zefo więcej niż mogłem się spodziewać. No i co, koniec już? Aha, na dole przepaść jest, no nie? Nie będę sprawdzać. Guzik, wciśnijmy go. A, do światła. Uf. Szans spadnie. No Jezu. O! Filak. To był filak, co szczęście. Ładnie to. Ojejku, więcej wysuwanych rzeczy. Jestem. Chyba nie jesteś na dwa. Wykryłem nieprzyjaciela. A wyrzucie rakiet! Ten jest szybki! Zachować spokój! Kurwa! Z tym! Nie wierzę! O! Zostrzeć sobie w nogi. Pajac. Durdeń. Secret tu będzie jakiś. Aj, wysoko! Ale może? Dobra, nie było tak źle. Kaczę tam się wespnę jakoś. Chyba nie. O, udało mu się. Chyba są zamknięte. Jakiś sekret jest tędy. Nope. Ej, kurwa. Uf.
skrzynię przynieśli tu szturmowcy. Byli czymś zaniepokojeni. Kazano im znaleźć relikty. Niezła robota. O, to pewnie jeden z Zefo. Chyba idziemy dobrą drogą, Billy. Walczyć z nim! Dalej, chórze! Rób! Żadnych jeńców! Zastrzelić go! Ha! Rób sobie te uniki, ja się nie poddam! O, otworzyły się. Kurde, przydałby się force push. Push. Nic tu nie ma. Tego nie rozwalę. Pora na styk. Nie, nie mogę przesunąć. Schakujesz to? Ta, przykro mi z powodu łącza. Ale atak na szczura? To już 2 skill pointy kosztuje. Dzielny jesteś. Czy ktoś tam jest? Jak ty to robisz? Mam parę. Muszę dotrzeć aż tam, chętnie daleko. Dobra, zwiedźmy wszystko. Kurwa. Obserwuję cię. Co
tym nieźle się bronisz. Ruszamy. Coś było. Sir, z bazy Imperium odlatuje transportowiec. Przyjęłam. Chcą przenieść artefakty Zefo na Coruscant. Czy to znaczy? Czy Imperator interesuje się Zefo? Może. Nie cierpię tych stworów z wielkimi kłami. Możesz je po prostu zastrzelić. A jak wylezie mi spod stóp? Nie mogę się ruszyć. Zaopiekuj się Sieną. Tu znowu chyba double jump potrzebny. Dobra, idziemy tędy. Co tam zostało? Nie rozumiem idei tego miejsca. A tam skrzynka, dobra, już rozumiem. Ukryta skrzynka. Ukryta skrzynka. Hop! A, że za szybę będą szturmowcy chodzić. To było ciekawsze. A nie wspinamy się, tak? Czy zjazd tylko? Dobra! Kurwa. Ej! Widzę, Jedi!
Nie! Sekret tu jest jakiś, ale może dalej jeszcze będzie. Ta, trzeba będzie skakać po tych. Ajajaj! Przypadkowy blok. Tak myślisz? Pomóż mi, Billy! Dużo lepiej. Kurde, to już koniec tutaj. Dobra, poszukam tego jeszcze. Nie spierdolić się. Coś znalazłem. Co wiedzą? Ani słowa o Kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. To strata czasu. W co pogrywa Crane? Nie wierzę, że jest tu coś przydatnego. Wątpliwa wartość. Badaliśmy gdzieś. O kurwa. O, jakim cudem uniknął tego?
Ciekawe. Jesteśmy na tropie. A bo tego nie zniszczę. Nie mogę tędy przejść. No nie, wiem o tym. Dobrań. Przed nami burza. Tak potężna, że wyłączyła sprzęt Imperium. Czuję, jak coś mnie przyciąga. Coś kryjącego się za burzą. Idź za tym. Niech moc wyostrzy twój instynkt. Dobrze. Dobra, myślę, że to dobry moment, żeśmy na dzisiaj kończyli. Dzięki, że oglądaliście. Słyszymy się jutro. Zobaczymy, co będzie nas czekać w tej tajemniczej kontyni.